Witamy Boxing.pl, jest z nami Krzysztof Zimnoch. Krzysiu, co dalej z twoją karierą? Kiedy możemy się ciebie z powrotem spodziewać na ringu? Obecnie trwa rehabilitacja, tak? Rehabilituję. Tydzień temu w czwartek, miałem zabieg, strzykiwali mi staw barkowy, odwirowaną krew, tak? Płytki odwirowanej krwi. I teraz 6 tygodni rehabilitacji, tak? Lekarz powiedział, że w ciągu maksymalnie 6-8 tygodni wrócę do treningu. Rozumiem. Kolejne pytanie mam takie. Co z tematem walki ze Szpilką? Czy ten temat dalej jest grany, czy na razie ta walka, nie ma na nią szans? Nie, no jest szansa. Dopóki są pieniądze do zarobienia i dopóki zainteresowanie publiczności, tutaj środowiska bokserskiego w Polsce jest, z tego co się orientuję, jest bardzo duże. Także do tej walki prędzej czy później powinno dojść, tylko nie wiem czy jeszcze w tym roku. Zobaczymy co będzie ze mną, zobaczymy kiedy odzyskam zdrowie. I odzyskam zdrowie i zobaczymy czy ewentualnie od razu walka ze Szpilką, czy walka z kimś później Szpilka. Nie mam zielonego pojęcia, zobaczymy co będzie się działo, jak będą przebiegały rozmowy z promotorami. Wiadomo, że pieniądze, wiadomo, że dużo historii będzie się składało, tak? Wiadomo, że on będzie miał jakieś tam wymagania finansowe, ja też bym chciał zarobić. Wiadomo, że to jest też sprawa honorowa, tak, bo już tyle słów padło. I po prostu trzeba wejść do ringu i wyjaśnić sobie, kto jest lepszy. No. Jasne. Mamy więc nadzieję, że do takiej walki dojdzie jak najszybciej. Ostatnie pytanie. Walczyłeś z McCallem. Jak twoim zdaniem powinien zawalczyć dzisiaj Rakowski? Czego powinien się obawiać po McCallu? No na pewno obu rąk, tak. Na pewno i lewą ręką może zrobić krzywdę, tak. Ja z nim boksowałem, to największą krzywdę wyrządził mi lewym prostym, tak? Trzeba uważać na lewy, tym bardziej na prawą rękę. Zrzucił parę kilogramów, na pewno będzie szybszy, na pewno będzie bardziej dynamiczny. A wiadomo, jeżeli szybkość i dynamika wróciła do McCalla, to będzie na pewno bardziej niebezpieczny w tym momencie, niż w momencie, kiedy walczył ze mną, tak? Rozumiemy, a tak ostateczny typ, jak myślisz, wygra dzisiaj McCall czy Rakowski? Nie mam pojęcia, naprawdę czekam na rozstrzygnięcie tej walki. Chciałbym, żeby wygrał Rakowski, bo go znam, bo jest moim kolegą, pomagał mi w sparingach. Ale mówię już kolejny raz, tak jak mówiłem, będzie bardzo ciężko. Nie może dać, nie może oddawać pola McCallowi Rakowski, jeżeli odda mu pole. A nie daj Boże, trafi, to już nie wypuści. Mam nadzieję, że wygra Rakowski. No i my również mamy dzisiaj takie nadzieje. Dziękujemy za rozmowę i powodzenia.